czym się zajmuję i po co, w jakim celu. Później taki mały zrobimy przerywnik, mamy taki krótki filmik, 5-minutowy obrazujący warunki życia dzieci w krajach rozwijających się. Później poprosimy mojego kolegę Vikasa Kumara z indyjskiej organizacji Karapaczek, aby nam opowiedział, jak wygląda sytuacja dzieci w Indiach i jak wygląda sytuacja kobiet i co jego organizacja z tym robi. To jest największa organizacja, która jest w Indiach i opowie nam, co z tym robi. Będzie moment na pytania i odpowiedzi. Na koniec chciałbym Państwu zaprezentować w kilku słowach polską wersję raportu Kto ma władzę o nieuczciwych praktykach w łańcuchach dostaw produktów rolnych. Ten raport opublikowaliśmy jako Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu oraz współpracy z Fiotyką Bokasowi z Brukseli, na którego zlecenie cały raport powstał. Tutaj dostępne jest w tej postaci streszczenie raportu. Zawiera on około 20 stron, cały raport jest 100 stron. Macie Państwo też tutaj dostęp do materiałów, które są stworzone przez Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu. Proszę raportuj, czyli Sprawiedliwego Handlu, takie kompendium wiedzy na temat Sprawiedliwego Handlu. Sprawiedliwy Handel nie musi robić dla osób prowadzących kampanie promocyjne. No i wreszcie ulotka z prostą informacją na temat Sprawiedliwego Handlu. Tomek, czy Ty chciałeś coś powiedzieć jeszcze na początek? Chciałem powiedzieć, że to spotkanie jest organizowane również przez Instytut Globalnej Odpowiedzialności i Warszawską Kooperatywę Spożywczą oraz Muzeum Woli, które jest też, które gości Warszawską Kooperatywę Spożywczą. I całość odbywa się w ramach projektu iShop Fair i puszczę zaraz listę obecności. Bylibyśmy bardzo wdzięczni, gdybyście się podpisali jako dowód, że to spotkanie się odbyło. Byłbym wdzięczny. Tyle właściwie. Dodam jeszcze, że my tutaj jesteśmy z kolei w ramach projektu Vote for Fair, który trwa w 12 krajach Europy. Jest to projekt, którego celem są działania rzecznicze na rzecz sprawiedliwego handlu i zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu projektowi i wsparciu szczodrej Unii Europejskiej była możliwa wizyta Vikasa i nasz przyjazd tutaj. Czy mnie dobrze słychać, czy ja mam mówić głośniej? Dobrze, ja będę mówił głośniej. Powiem jeszcze tak, że mamy tutaj ze sobą, też dzięki współpracy z IGO, mamy trochę produktów sprawiedliwego handlu, jak kawa, herbata i jakieś snaki drobne. Więc w dowolnym momencie, jak uznamy wszyscy, że jest potrzebna, zrobimy małą przerwę i będzie można się poczęstować. Nie wiem, czy chcecie Państwo, żebyśmy ustalili sobie deadline z góry, do której tutaj jesteśmy, ale zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać. Czy to, co mówimy, Was na tyle zainteresuje, że będziecie chcieli jakoś interaktywnie na koniec zaistnieć, czy może w trakcie, jeżeli pojawią się pytania, to też nie ma problemu. Proszę Państwa, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu to jest organizacja pionierska Sprawiedliwego Handlu w Polsce. Jesteśmy członkiem Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu. Naszą misją jest zwalczanie ubóstwa poprzez promocję idei zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnej konsumpcji i sprawiedliwego handlu. Prowadzimy działania promujące, prowadzimy działania edukacyjne w zakresie edukacji globalnej. Prowadzimy też, jesteśmy pionierem sprzedaży produktów sprawiedliwego handlu w naszym kraju. Zapewne Państwu termin ubóstwo coś mówi. Ja tylko bym chciał pokazać skalę problemu. Mamy tutaj obszary zaznaczone przez badaczy z Banku Światowego. Te obszary na czerwono pokazują nam taką granicę ubóstwa, to znaczy przychód na osobę mniejszy niż 1,25 dolara na dzień. Gdzie one są skoncentrowane, możemy tutaj zobaczyć, że idąc od góry, no to są obszary strefy konfliktów, ale przede wszystkim prawie 47% ludności w Afryce Subsaharyjskiej żyje poniżej tej granicy. Czyli gdzieś mniej więcej 4 zł na dzień. Mniejszy przychód na głowę niż 4 zł dziennie. Średnia dla świata to jest około 14,5%, czyli mniej więcej miliard ludzi żyje w ubóstwie. Tutaj, gdyby ktoś chciał się przekonać, jak to wygląda w Afryce Subsaharyjskiej, tam gdzie na czerwono, najbardziej czerwone, to Republika Konga, prawie 85% ludzi żyje poniżej tej granicy. Zapraszam na stronę Banku Światowego,
dość szczegółowa do wizji, można tam zobaczyć. Zresztą będzie okazja jeszcze przy okazji prezentacji raportu na ten temat powiedzieć. Co te granice tak oznaczają? Otóż obrazek ten nie pokazuje wszystkich krajów świata, to z kolei jest inny projekt, do którego danych mieliśmy dostęp, ale oznaczają na przykład to, że jeżeli przyjąć tę granicę ubóstwa, która w każdym kraju może być definiowana inaczej w zależności od stopnia rozwoju cywilizacyjnego, to okazuje się, że na przykład w Nepalu ludzi stać na to, 80% ludzi stać na to, żeby za 45 centów dolarowych dziennie kupić sobie żywności. W Indiach około 60, oczywiście ludzi żyjących poniżej granicy ubóstwa definiowanej w danym kraju. Stąd tutaj na przykład w Holandii definiuje się granicę ubóstwa na takim poziomie, że człowiek może wydać żyjący poniżej tej granicy 6 dolarów na dzień na żywność, w Wielkiej Brytanii 9 dolarów itd. itd. Źródła są tutaj podane, można zgłębić te raporty. Niemniej, co to oznacza? Że miliard ludzi na Ziemi żyje w skrajnym ubóstwie. Kto to jest? To są ludzie głównie z obszarów wiejskich, to są drobni rolnicy, drobni wytwórcy rzemiosła, drobni wytwórcy rękodzieła, ich rodziny, i pracownicy najemni. Żyją w warunkach bardzo oddalonych od tego, co my możemy uznać za ubóstwo, patrząc z polskiej perspektywy. Żyją w niezwykle prymitywnych warunkach i gospodarują na małych działeczkach do 2 hektarów. No i muszą się z tego utrzymać. Mniej więcej można sobie wyobrazić, że patrząc na stan gospodarki, no to 300 lat temu w Europie też motyka była głównym narzędziem przy produkcji rolnej. No i ci ludzie posługują się motyką, też hodują trochę kawy, trochę bananów, trochę kakao. No, żyją w takich warunkach, w środku w chacie to wygląda mniej więcej tak jak na prawym dolnym zdjęciu. Nie dążymy do zrównoważonego rozwoju, prawda? To jest zapisane w dokumentach strategii lizbońskiej Unii Europejskiej. W tej chwili definiowane są i będą opublikowane w tym roku cele zrównoważonego rozwoju na następne 10 lat. Mamy Europejski Rok Rozwoju, więc cóż to ten zrównoważony rozwój, też zapewne Państwo wiecie. Chodzi o to, żeby były godne warunki życia dla wszystkich obecnych mieszkańców planety, ale także dla wszystkich pokoleń obecnych, to nie tylko nas, tutaj naszych sąsiadów w Polsce, ale właśnie tych ludzi, którzy żyją poniżej granicy ubóstwa. Więc widać wyraźnie, że jest co robić. Można się zastanawiać, jak tym ludziom pomagać, czy w ogóle im pomagać, czy nie pomagać. No, my stoimy na stanowisku, że pomagać i wielu na świecie też tak uznaje. Sądzę, że wy nas tutaj też macie na ten temat jakieś przemyślenia. Kim oni są? Otóż 17 na 20 gospodarstw rolnych na świecie to obszary poniżej 2 hektarów. Drobne gospodarstwa produkują 70% żywności. Około 30 milionów drobnych producentów wytwarza większość kawy i kakao, czyli produktów, z którymi my stykamy się codziennie, prawda? Kawę pijemy, kakao w różnych postaciach, czy czekolady, czy różnych słodyczy, czy z kakao używamy. Ponad 90% tej produkcji kakao pochodzi od 5 milionów drobnych gospodarstw. To są ludzie, którzy mają kawałeczek lasu, w którym rosną drzewa kakaowe, w którym rosną banany, no i starają się jakoś zabezpieczyć swój żywot na bazie tego stanu posiadania. 80% światowej produkcji kawy dostarczają drobni rolnicy. Państwo zapewne wiecie, jak to się odbywa, zbiór kawy, że często drzewka kawowe rosną na różnego rodzaju zboczach gór. Średnio rolnik może mieć około 300-400 drzewek. Każde drzewko da mu mniej więcej 6 kg owoców na rok. Problem jest w tym, że tego się nie da zbierać tak jak jabłka, na przykład, że się strząsa jakoś mechanicznie, tylko trzeba zbierać wtedy, kiedy owoce mają jednolity czerwony kolor. A niestety tak się składa, że na drzewie są i zielone, i czerwone, i różowe, więc trzeba je zbierać przez jakiś czas, przez sezon. I podchodzi się po prostu z wiaderkiem przymocowanym do pasa i zbiera się te czerwone. Dlaczego czerwone? No bo one mają akurat wtedy odpowiednią zawartość cukru i można je przetwarzać. Jeżeli się ten proces kontroluje dość dobrze, no to właśnie taką kawę, jak my tutaj pijemy, można uzyskać. Co zatem powoduje, że ci ludzie są biedni? Będziemy mówili o źródłach tej biedy, strukturalnych źródłach na podstawie tego raportu. Niemniej
proste. Nie mają dostępu do rynku, są rozdrobnieni, różni ludzie dyktują im warunki, skupują bądź monopolistyczne praktyki, skupują od nich półsurowce. No generalnie nie mają nic do powiedzenia na temat tego, jaką cenę mogą uzyskać. Po prostu najczęściej jest to cena, którą ktoś przychodzi i oferuje i oni nie mają innego wyboru. Czym jest zatem sprawiedliwy handel? To jest próba pomocy tym ludziom. Jest to światowy ruch organizacji pozarządowych i firm, które chcą działać na zasadzie pomocy rozwojowej, czyli wspierać budowę potencjałów tych ludzi, próbować im pomagać, zmieniać mentalność po to, żeby grupowali się, żeby tworzyli większe organizmy, spółdzielnie czy związki producenckie i w zamian za standardy, które będą przestrzegać, o tych standardach jeszcze będzie mowa, otrzymują godziwe wynagrodzenie za swoje produkty, godziwą cenę, otrzymują dodatkowe premie. To będziemy jeszcze zaraz wracać do tych standardów. A to wszystko ma na celu zapewnienie dostępu do rynków na wytwarzane przez nich produkty. Sprawiedliwy handel to jest ruch, który istnieje już ponad 50 lat. O historii będę mówił, ale takim podstawowym dokumentem, którego przestrzegamy, jest Karta Zasad Sprawiedliwego Handlu, uzgodniona przez dwa główne nurty Sprawiedliwego Handlu, to znaczy Światową Organizację Sprawiedliwego Handlu i Fair International, czyli organizację, która zajmuje się, najbardziej znaną organizacją, która zajmuje się certyfikacją produktów. I wracamy tutaj właśnie do tych wyzwań, o których była mowa, czyli celem działań Organizacji Sprawiedliwego Handlu jest umożliwienie zmarginalizowanym producentom dostępu do rynku. To jest priorytet. Zrównoważone, sprawiedliwe relacje handlowe. Często są zapraszani do tego, żeby współdecydować również tu w Europie o tym, co się dzieje z ich produktami. Zapraszani są do tego, żeby partycypować w firmach, które dystrybuują w ramach sprawiedliwego handlu ich produkty. No, budowanie wzajemnego potencjału, pomoc w budowie potencjału przetwórczego, pomoc w dostępie do kredytu, wreszcie podnoszenie świadomości i poparcie wśród konsumentów to podstawowe zasady. Sprawiedliwy handel jest traktowany tutaj jako umowa społeczna, a nie działanie na rzecz zysku jednej czy drugiej strony. Nie ma to być jakby układ o sumie zerowej, że zawsze ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Nie, tu muszą być wszyscy wygrani dzięki temu, że są długoterminowe umowy, że są przedpłaty, premie na projekty rozwojowe, czy wreszcie wsparcie marketingowe dla tych drobnych producentów. O historii dwa słowa. Tutaj jest dużo liczb, dużo dat. Ja nie chciałbym tego wszystkiego cytować. Powiem tak, że początki ruchu sprawiedliwego handlu datuje się w latach 40. XX wieku, kiedy system kolonialny II wojny światowej zaczyna się rozpadać. Organizacja Ten Thousand Village ze Stanów Zjednoczonych zaczęła z udziałem misjonarzy handlować rękodziełem z Puerto Rico. Dalsze działania, których wtedy, tych inicjatyw pojawiło się bardzo dużo, z czasem przekształcały się w nowe pomysły na alternatywne myślenie, na szukanie pomysłów, żeby dzięki handlowi wspierać ludzi w krajach wtedy nazywanych krajami trzeciego świata. Te inicjatywy, początkowo studenckie, początkowo misyjne, konsolidowały się, zyskiwały potencjał i wreszcie w latach, pod koniec lat 70. XX wieku zaczęły pojawiać się sklepy wyspecjalizowane w sprzedaży produktów ze sprawiedliwego handlu, przy czym były to wtedy produkty rękodzieła. Te sklepy do dzisiaj istnieją, to są tak zwane workshopy, tak zwane, dlatego że one mają swoje kryteria dostępności produktów. To nie jest tak, że one od każdego kupują. Ktoś, kto dostarcza do nich, też musi być w jakiś sposób certyfikowany przez dany system sklepów. Generalnie musi przestrzegać standardów sprawiedliwego handlu. Te sklepy specjalizują się w rękodziele, oczywiście też w latach 2000 pojawiła się tam już żywność. Obecnie jest ich około 4000 na świecie. Są zrzeszone w różne kraje na poziomie krajowym. Mamy Dutch Association of Workshop w Holandii, na przykład British Association of Workshop, Weldladen w Niemczech, Weldladen w Austrii, CDM Antrobekanto we Włoszech, Oxfam Artisan Limon w Belgii i we Francji. Jest sporo tych inicjatyw. Cały czas wraz z rozwojem sprawiedliwego handlu pojawiały się pomysły
i poszukiwania formuły, jak dotrzeć do mainstreamu, jak sprzedawać produkty sprawiedliwego handlu w sklepach, czy to dużo powierzchniowych, czy w supermarketach wcześniej. Stąd pojawiła się propozycja włączenia produktów spożywczych do sprawiedliwego handlu, ustanowienia standardów certyfikacji i rozpoczęcia sprzedaży kawy w 1988 roku przez organizację Max Havela z Holandii, kawy z Meksyku, która uzyskała certyfikat sprawiedliwego handlu. Wtedy logo jeszcze nie było, to logo z obecnego systemu certyfikacji Fairtrade'a jeszcze wtedy nie istniał. Równolegle pojawiały się inicjatywy integracyjne. Pod koniec lat 80. zaczęli się zrzeszać importerzy produktów, którzy ustanowili standardy, jakie wytwórca musi spełniać, żeby można było określić, że to jest produkt sprawiedliwego handlu. W roku 1989 powstała obecnie nazywana World Fair Trade Organization, wcześniej właśnie IFAD, International Federation for Alternative Trade. I kolejne inicjatywy integracyjne. 2008 rok to powstanie Fair Trade Advocacy Office, wcześniej w ramach ruchu sprawiedliwego handlu ci podstawowi interesariusze sformułowali definicję sprawiedliwego handlu. I wreszcie po powstaniu Fair Trade Advocacy Office została sformułowana, omawiana tutaj karta zasad sprawiedliwego handlu. Jak z dłuższa sprawiedliwy handel wygląda dzisiaj? Można powiedzieć, że są dwa zasadnicze nurty. Główny jeden nurt to są organizacje i firmy, których misją jest sprawiedliwy handel. Takie jak na przykład nasza organizacja, czy Tara, Jogex, czy wiele innych. Te organizacje są zrzeszone w Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu i one są monitorowane pod kątem przestrzegania zasad sprawiedliwego handlu sformułowanych przez Światową Organizację Sprawiedliwego Handlu. Drugi nurt wiąże się z certyfikacją produktów. Otóż istnieją systemy certyfikacji, które pozwalają zweryfikować, czy wytwórca danego produktu, bądź rękodzieła, czy produktu spożywczego, kawy, herbaty, bananu, przestrzega standardów sprawiedliwego handlu, które są określone przez daną organizację czy firmę certyfikującą. One są praktycznie wszystkie jednolite w tych firmach, różni się tylko podejście, różni się jakby punkt wyjścia w poszczególnych systemach certyfikacji. Część z nich wywodzi się z ekologicznych. System Fairtrade, którego logo tu widzimy, to jest system, który wyewoluował właśnie z tych inicjatyw certyfikacji produktów zapoczątkowanych przez Max Havela w Holandii. Jakie to są standardy? Wracamy tutaj znowu do tego godziwego życia, do walki z ubóstwem, czyli zapewnienie stabilnej ceny pokrywającej koszty produkcji nawet przy spadku ceny rynkowej. Jeżeli cena rynkowa jest niższa, musi być zapłacona cena, która przez nabywcę takiego produktu musi być zapłacona cena, która zabezpiecza koszty produkcji. Kolejny wymóg to jest premia socjalna wypłacana na rozwój infrastruktury do przetwarzania. Ta premia wynosi około 10% wartości towaru. Tak jak ceny minimalne, tak i premie socjalne wartości do podniesienia do poszczególnych produktów są publikowane w internecie. Można je zobaczyć na przykład na stronie organizacji certyfikującej, na stronie Fairtrade.net. Są tabele, regiony i podane są ceny poszczególnych produktów, ceny minimalne oraz premie socjalne. Te warunki może uzyskać producent, który z kolei spełnia u siebie standardy społeczne i standardy ekologiczne, czyli zakaz pracy dzieci, przestrzeganie praw pracowniczych, demokratyczne zarządzanie organizacją. Dzięki temu uzyskuje szansę na zawieranie długoterminowych umów, uzyskuje szansę na zaliczki na plony. Oczekuje się też i jest to weryfikowane, że wspiera zrównoważone i przyjazne środowisku metody produkcji. Jak to się w praktyce odbywa? Można by powiedzieć, że wszystko świetnie. Dajemy dobrą cenę, dajemy premię i już wszystko powinno być załatwione. Otóż nie jest tak różowo, bo nie wszyscy chcą kupować od nich na tych zasadach. Według statystyk, które są pokazane w takim raporcie Cocoa Barometer z 2015 roku, jedynie około 15% kakao na świecie jest sprzedawane w ramach systemu certyfikacji sprawiedliwego handlu.
Wciąż jeszcze jest duża przestrzeń. Są duże firmy, które monopolizują rynek w zakresie przetwórstwa kakao. Jest 5 firm w zakresie produkcji już z surowców pozyskanych z kakao. Też jest kilka firm na świecie. One dzisiaj jeszcze nie dały sobie szansy, żeby całość produkcji, całość surowca do produkcji pozyskiwać z Sprawiedliwego Handlu, choć przyjmują już dobrowolne zobowiązania, że w perspektywie 10-15-letniej to nastąpi. Czyli na dzień dzisiejszy producenci borykają się z tym, że popyt na produkty ze Sprawiedliwego Handlu jest wciąż mniejszy niż podaż. I tak wygląda to na innych rynkach, na rynkach kawy, na rynkach herbaty. Znam firmy i organizacje na przykład z Rwandy, które produkują doskonałą herbatę, a tylko kilkanaście do 20% produkcji jest sprzedawane z certyfikatem Sprawiedliwego Handlu. Czyli nabywca oczekuje, że dostanie towar certyfikowany, jest takim uczestnikiem łańcucha dostaw nadzorowanego przez organizację certyfikującą. I tu chyba jest jeszcze problem i dużo do zrobienia. Jak te produkty odróżnić w Europie? Właściwie widzimy kilka systemów certyfikacji. Widzimy obecnie rozwój systemu gwarancyjnego organizacji WFTO, który można rozpoznać po właśnie logo, które tu widzimy, i pod spodem jest napis Fairtrade Guaranteed. Poniżej Fairtrade dwoma słowami mamy system certyfikacji Fairtrade związany z Fairtrade International i tutaj jego agenda FloCert, która certyfikuje producentów bezpośrednio już w polu. No i trzy organizacje, które i firmy, które przez wiele lat specjalizowały się na różnych częściach świata w certyfikacji organicznej i one w latach 2000 rozpoczęły certyfikację w ramach Sprawiedliwego Handlu i stworzyły etykiety, które obrazują ten stan, czyli Naturland, czyli EcoCert i Fair Food Life, szwajcarska firma. Jest ich kilka, dlatego że operują w różnych częściach świata, specjalizują się w różnych produktach, stąd jest to uzupełnienie. Chyba największym mimo wszystko systemem, który zrzesza najwięcej producentów, jest Fairtrade i system WFTO. WFTO szczególnie, jeżeli chodzi o producentów rękodzieła. Produkty, wspomnieliśmy tutaj już o bananach, kakao, herbacie i kawie. Z sukcesem na przykład rozwija się sprzedaż bananów w Wielkiej Brytanii. Dzięki kampanii promującej ponad 20% rynku to są banany ze Sprawiedliwego Handlu, czyli to już jest bardzo duży udział. W Szwajcarii około 50%. Podobnie z kawą, około 10% w Wielkiej Brytanii to jest kawa ze Sprawiedliwego Handlu. W innych krajach no nieco mniej, choć pierwsza trójka, jeżeli chodzi o sprzedaż produktów Sprawiedliwego Handlu spożywczych per capita, to właśnie jest Irlandia, Wielka Brytania i Szwajcaria. Czyli cała gama produktów spożywczych. Ja liczyłem na to, że tutaj będą dostępne też produkty, które miałem okazję niejako pilotować w polu, czyli w Kamerunie. Dokładnie miałem okazję spotkać się z tą panią, za którą widać sad z papajami, i dałem jej do ręki opakowanie papajów, które my sprzedajemy z tej części Kamerunu w Polsce. No i tego pana na plantacji ananasów też spotkałem. Też uzyskałem szansę, żeby zrobić mu zdjęcie z produktem, który jest dostępny w Polsce. Niestety nie udało nam się tych produktów tu dostarczyć. Tutaj taki mały obrazek, jak to wygląda ta produkcja. To jest wszystko ręcznie robione przez firmę, która jest zrzeszona w Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu. Mała firma, proste warunki, a tutaj widać opakowanie, już pakowane na zlecenie jednej z firm europejskich z certyfikatem EcoCert. Zresztą ten panią widzimy też tutaj na zdjęciu w naszym przewodniku. Rękodzieło to jest właśnie jakby punkt wyjścia z Sprawiedliwego Handlu. Od tego się zaczynało i to jest bardzo, wciąż bardzo mocny segment. Pozostałe segmenty to bawełna, której certyfikacja rozpoczęła się już 5 lat temu. Piłki sportowe, kwiaty cięte, z sukcesem sprzedawane w Europie, w tym również w Polsce, w Poznaniu widziałem kiedyś na targu takie produkty.
Więcej o rękodziele i o, to powie nam kolega Puma. Proszę Państwa, można się zastanawiać, jaka jest nasza rola. Wspominałem, że my promujemy sprawiedliwy handel, więc szukamy pomysłu, jak zwiększyć popyt na produkty sprawiedliwego handlu, bo to przecież ten popyt daje możliwości lepszego życia tym ludziom w krajach rozwijających się. I mamy bardzo ciekawą kampanię. Największa na świecie kampania organizowana przez wolontariat, istniejąca w 25 krajach. Obecnie około 1750 miast jest nią objęte. W Polsce jest jedno takie miasto, Poznań. W Polsce nazywamy tę kampanię Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Ale tak patrząc na mapę, to tych miast jest na przykład w Wielkiej Brytanii najwięcej. Tam ona się rozpoczęła w 2010 roku. 584. Takie kraje jak Szkocja i Iwaria to są już Fairtrade Countries, czyli każde miasto, każda wioska ma taki status Fairtrade Town, co oznacza, że wypełniła określone cele, które są zdefiniowane na poziomie krajowym i po ich wypełnieniu otrzymuje się taki certyfikat. W Polsce za tę kampanię jest odpowiedzialna Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu i Koalicja Sprawiedliwego Handlu. Ja akurat mam przyjemność być jej koordynatorem. No, drugim pod względem liczby miast krajem w Europie są Niemcy, tutaj bardzo szybki przyrost na przestrzeni ostatnich 5 lat o 200 miast, przyrosło ponad 200. Natomiast tak można dodać, że największe zagęszczenie miast sprawiedliwego handlu w Europie, jeżeli taki by można przyjąć parametry, to jest w Belgii, gdzie co drugie miasto już ma taki tytuł i no, pozycjonuje ich to w czołówce na świecie. Wspominałem już o tym, że dwie organizacje w Polsce są odpowiedzialne za kampanię Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Mamy stronę internetową, stronę Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu i można łatwo zobaczyć, w jakich kierunkach ta kampania w Polsce podąża. Więc jest to kampania na poziomie miast, gdzie zdefiniowane są kryteria, jakie należy wypełnić, żeby miasto uzyskało taki tytuł. Jest to kampania na poziomie szkół, również tu są kryteria, są tytuły przyznawane. W Polsce już kilka szkół ma taki tytuł, obecnie kampania w około 50 szkołach. I się toczy, przepraszam. I wreszcie, podążając za doświadczeniami naszych kolegów z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych i z Australii na przykład, zaproponowaliśmy wspólnotę religijną przyjazną dla sprawiedliwego handlu. Tutaj są możliwości, że jest parafia przyjazna dla sprawiedliwego handlu, czy inna grupa wyznaniowa. Jest tutaj dość duży potencjał, choć jeszcze myślę, że to też spore wyzwanie. Ale dajemy szansę wszystkim, którzy by chcieli robić coś dobrego, którzy by chcieli działać na rzecz promocji sprawiedliwego handlu. Zaczynaliśmy tę kampanię w Gdańsku i no, Gdańskowi niestety nie udało się jeszcze tego tytułu uzyskać, choć Rada Miasta Gdańska była pierwszą, która podjęła uchwałę popierającą sprawiedliwy handel, wzywającą zarząd miasta do stosowania produktów sprawiedliwego handlu w codziennej praktyce, do używania w trakcie eventów i wreszcie do wspierania sprawiedliwego handlu poprzez promocję samej idei. Pewne sukcesy zostały osiągnięte. Obecnie kampania trochę zwolniła, ale widzimy tutaj ulotkę nawet wydaną przez miasto Gdańsk, a także na ulotce widzimy puszki kawy, które miasto zamówiło, kawy ze sprawiedliwego handlu i stosowało przez kilka lat jako gadżet promocyjny. Widzimy tutaj natomiast zdjęcia z Poznania. Otóż Poznań jest pierwszym polskim miastem, które wypełnił kryteria i uzyskał tytuł Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. To stało się w roku 2012 listopadzie. W ubiegłym roku, jako że tytuł ważny jest 2 lata, nastąpiło odnowienie tytułu, czyli jeszcze niejako powtórna weryfikacja, że kryteria są wypełniane. Co to oznacza? W ramach weryfikacji kryteriów zostały policzone i oznaczone 94 punkty sprzedaży z dostępnymi produktami sprawiedliwego handlu, w tym 73 sklepy i 21 punktów gastronomicznych. Między innymi właśnie takie stacje benzynowe Orlenu, które w całym kraju funkcjonują i dostępna jest kawa. Jest to taki parametr ilościowy, jeżeli chodzi o wypełnienie kryteriów. Na
na 10 tysięcy mieszkańców jeden punkt sprzedaży, na 20 tysięcy mieszkańców jeden punkt cateringowy, gastronomiczny. Jeżeli jest tyle tych punktów, to wtedy to kryterium, z kolei drugie lub pierwsze dostało uchwała miasta, jest wypełnione. Inne kryteria to są współpraca z biznesem, czyli musi pojawić się trochę firm przyjaznych do sprawiedliwego handlu, które stosują w swojej codziennej praktyce produkty. Sprawiedliwy handel musi zaistnieć w media wreszcie i to musi być wszystko dokumentowane. Wreszcie powinna istnieć, i to jest fundamentalna sprawa, grupa koordynująca, planująca te działania i zbierająca wszystkie informacje o takiej kampanii. Te grupy na całym świecie są oddolne. To ludzie chcą coś robić i zapraszają władze miasta lub wywierają presję na władze miasta, żeby takie uchwały podejmować, żeby te produkty w ratusze stosować. No i oczywiście stukają do wszystkich możliwych drzwi, żeby na przykład w ramach zamówień publicznych stosować produkty sprawiedliwego handlu. Bardzo ciekawe przykłady tej kampanii docierają do nas na przykład ze Szwecji, gdzie stukrotnie wzrosła sprzedaż produktów sprawiedliwego handlu w Malmö, na przykład w małym miasteczku, które uzyskało tytuł, no mało tam 100 tysięcy mieszkańców, po uzyskaniu tytułu została ujęta w strategii miasta na kilka lat do przodu stosowanie produktów w ramach produktów sprawiedliwego handlu, w ramach zamówień publicznych we wszystkich miejscach, gdzie są one tylko dostępne. To obejmuje wszystkie posiłki w szkołach, to obejmuje posiłki dla pracowników struktur miejskich, to wreszcie obejmuje zakup ubrań roboczych z certyfikowanej bawełny i tak dalej. Dodam, że podobne praktyki są w Londynie. Co ciekawe, na przykład olimpiada w Londynie była również zaopatrywana w produkty sprawiedliwego handlu, produkty spożywcze, i firmy sprzątające zostały zobowiązane, był to jeden z warunków przetargowych, do stosowania ubrań z bawełny certyfikowanej ze sprawiedliwego handlu. Więc to się da zrobić. W Poznaniu istnieją dwie szkoły przyjazne do sprawiedliwego handlu, zresztą też dwie pierwsze w Polsce. Mamy tam bardzo dobrych sojuszników, Wydział Ochrony Środowiska i ludzie w nim pracujący bezpośrednio są zaangażowani w promocję sprawiedliwego handlu. Stąd te czekoladki widoczne tutaj na zdjęciu i z logo miasta, i wreszcie torby ze sprawiedliwego handlu z bawełny certyfikowane. Właśnie dzięki tej współpracy możliwe było wsparcie kampanii w szkołach. Wydział funduje nagrody dla szkół, wydział też przyłącza się do produkcji materiałów. No, bardzo, bardzo dobra, można by powiedzieć, wzorcowa współpraca. Wreszcie są firmy, które dokumentują zakupy produktów sprawiedliwego handlu, które raz do roku robią akcję promującą sprawiedliwy handel wśród pracowników, i okazją jest na przykład Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. I też dzięki tej kampanii zostały zinwentaryzowane. Obrazek zegara to właśnie pochodzi z 11 listopada 2012 roku, kiedy miasto uzyskało tytuł. Udało się uzgodnić z władzami, że logo Fairtrade i logo kampanii Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu zostanie umieszczone na takich dwóch koziołkach, które są słynne w Poznaniu, które się tam trykają rogami o godzinie 12. Także no, takiej kampanii można by życzyć każdemu miastu, wszystkim, którzy od dołu są sobie zdrowi, żeby zyskali takie wsparcie. Kampania Szkoła Przyjazna dla Sprawiedliwego Handlu to jest działanie wpisujące się z kolei w obszar edukacji globalnej. I można tu robić bardzo różne rzeczy. Jest dużo dostępnych materiałów na przykład wyprodukowanych przez naszych partnerów z IGO czy z grupy Zagranica, materiałów, które stworzyliśmy wspólnie z Koalicją Sprawiedliwego Handlu. I to zależy tylko i wyłącznie od chęci i inwencji nauczycieli, jak te działania są prowadzone. Z grubsza, żeby szkoła uzyskała tytuł, to również jest konieczne zaangażowanie grona nauczycielskiego, dyrekcji, muszą być prowadzone zajęcia, muszą być prowadzone, zakłada się, że są prowadzone imprezy promujące sprawiedliwy handel. Dzieci chodzą na przykład też po sklepach okolicznych i sprawdzają, czy są dostępne produkty, czy można je znaleźć, fotografują, dokumentują tu. No, różne działania, czy na Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu, czy na Tydzień Edukacji Globalnej, czy na wywiadówkach chodzą i serwują kawę. To już zależy od inwencji
nauczycieli. Oczywiście też konieczność dokumentowania tego, też konieczność istnienia grupy koordynującej Sprawiedliwy Handel, koordynującej te działania w szkole jest potrzebna, żeby wypełnić te wszystkie kryteria. Każdy z nas może pomagać, proszę Państwa. Jak to wygląda w Polsce? Wspomniany tutaj Orlen, więc jak ktoś tankuje i kupuje kawę, no to ja będę jeszcze raz tutaj przekonywał, żeby to robić. Ta kawa jest rzeczywiście dobra. Udało nam się jakby kilka lat temu pobudzić świadomość decydentów, którzy zdecydowali się na takie podejście i myślę, że no, oni na tym korzystają, ale ci ludzie, którzy tę kawę wyprodukowali, też, nie? Ja skupiam się tutaj na międzynarodowych markach, które są widoczne w Polsce, dlatego że one, myślę, robią najwięcej. Oczywiście jest sporo sklepików, myślę, że około 1000 drobnych sklepów w Polsce też się znajdzie, gdzie są produkty Sprawiedliwego Handlu. Są polskie marki, jak Piotr i Paweł, jak Alma, gdzie bardzo dużo produktów obecnie można spotkać, kiedyś tego to nie było widoczne. Ja akurat mam tutaj udokumentowane tych, proszę nie traktować, że ja tutaj jakieś mam zacięcie na duże koncerny międzynarodowe, no ale tak się składa, że oni robią najwięcej, nie? W Starbucksie kawa i batoniki są dostępne. Ja wiem, że niektórzy mogą z obrzydzeniem patrzeć na koncerny. To możemy podyskutować na ten temat. Ale też są na przykład takie inicjatywy jak Mała Biopiekarnia w Gdańsku, która ma w codziennej praktyce kawę ze Sprawiedliwego Handlu i inne produkty, które są dostępne na półkach. Sprawiedliwy Handel to widzimy jako partnerstwo, czyli staramy się myśleć, jak kupujemy produkt, staramy się myśleć o tych ludziach, którzy są na początku tego łańcucha dostaw. Partnerstwo dlatego, że proponujemy im warunki odmienne od komercyjnych, proponujemy im możliwość przetrwania i zapewnienia swoim rodzinom godziwego utrzymania dzięki takiemu podejściu, które gwarantuje etyczne pochodzenie tych produktów. Wracając na chwilę do tej promocji i do różnych możliwości działania, za kilka dni mamy Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Będzie to okazja do tego, żeby w Polsce pojawiło się kilkadziesiąt inicjatyw wspieranych przez nas, przez naszą organizację, przez Koalicję Sprawiedliwego Handlu, również inicjatyw promujących zrównoważoną konsumpcję, odpowiedział o konsumpcję, zrównoważony rozwój i sprawiedliwy handel. Zapraszam Państwa do współpracy w ramach projektu, o którym tutaj wspominałem, projektu World Food Fair Trade. Są to działania rzecznicze. W tej chwili zapraszamy organizację do podpisania się pod apelem do ministra rolnictwa. W skrócie chodzi o to, żeby opowiedział się po właściwej stronie przy negocjacjach nowej dyrektywy unijnej dotyczącej produkcji organicznej, gdyż uważamy wszak za petycję adwokacji opis, że regulacje, które chce wprowadzić Komisja Europejska, mogą zagrozić właśnie drobnym wytwórcom, ograniczając ich dostęp do rynku. Zapraszamy też do przyłączenia się do kampanii społeczności przyjazne do Sprawiedliwego Handlu na poziomie swojej szkoły, miasta, parafii czy innej grupy. Bardzo Państwu dziękuję za tę część, za cierpliwe wysłuchanie. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to jestem gotów teraz na nie odpowiedzieć. Proszę bardzo. Ja mam pytanie, ponieważ tutaj mam wrażenie, że trochę spotykamy się z marketingiem w tej sytuacji, jak była reklamowana, i mamy też jakby takie świadectwa na temat tego, że przynajmniej w Polsce certyfikaty można kupić, też przez Instytut Matki i Dziecka, prawda? To są rzeczy, które zanim coś powinno stać, a tak naprawdę są po prostu kupowane. I mamy też informacje, zdaje się, w książce Adama Leszczyńskiego, bo informacja o tym Fairtrade nie zawsze działa. Więc chciałam się dowiedzieć, jako osoba, która potencjalnie wybiera między herbatą Fairtrade, albo herbatą zwykłą, jaką mogę dostać gwarancję od Państwa, że naprawdę osoby, które są po drugiej stronie, Może zacznę odniosę się do tego ostatniego fragmentu dla Adama Leszczyńskiego. Ja bardzo szanuję pana Adama Leszczyńskiego i to jest wybitny człowiek i ma naprawdę bardzo wielkie osiągnięcia. Ja to jestem takim no, małym człowieczkiem, który z
innej perspektywy nieco widzi świat. Myślę, że pan Adam swoje rozczarowanie co do sposobu potraktowania go w jednej ze spółdzielni, największej spółdzielni produkującej kakao, Kupa Koko w Ganie, przelał na kartki swojej książki i jakby wyraził w ten sposób, wyraził w tej książce trochę rozmijające się jego oczekiwania co do tego, czym jest prawdziwy handel, z tym, co spotkał na miejscu. Otóż pan Adam Leszczyński był przekonany, że jadąc do spółdzielni, która zrzesza 60 tysięcy rolników, dowie się, jak ona wspaniale żyje dzięki sprawiedliwemu handlowi. My wiemy, że ta spółdzielnia sprzedaje około 30% swojej produkcji w ramach sprawiedliwego handlu, czyli to jest bardzo dużo, prawda? Pan Adam spodziewał się, że dostanie tam pełną informację na temat tego, jak ten sprawiedliwy handel działa, kto z niego korzysta, co zrobiono z nimi Fairtrade, jakie ceny się uzyskuje i jak to odmienia życie ludzi. Otóż wyszło na to, że ta spółdzielnia właściwie nie jest przygotowana na jego pobyt. Wręcz, no, można powiedzieć, zresztą to można wyczytać z jego książki, z kart jego z książki jednego z rozdziałów, że został tam zignorowany, potraktowany z buta. No i na tej podstawie zaczął chodzić, dopytywać w okolicy i nic się nie dowiedział i stąd jego zniechęcenie. Ja bym chętnie widział go tutaj na tym spotkaniu, byśmy mogli porozmawiać. Natomiast nie znaczy to, że sprawiedliwy handel nie funkcjonuje. Otóż jaki błąd metodologiczny według mnie pan Leszczyński popełnił? Otóż pan Leszczyński, myślę, był przekonany o tym, że sprawiedliwy handel to jest taka scentralizowana struktura, która mówi każdemu, co ma robić i jak zawierać transakcje. Otóż nie, sprawiedliwy handel to jest rozproszona sieć organizacji pozarządowych. Są też firmy certyfikujące, wymieniłem tutaj, które się zajmują weryfikacją standardów, przestrzegania standardów sprawiedliwego handlu przez poszczególnych producentów. I teraz ja akurat funkcjonuję w innym nurcie, funkcjonuję w nurcie organizacji sprawiedliwego handlu, których misją jest sprawiedliwy handel. My też mamy swój system certyfikacji, system gwarancyjny. Miałem okazję uczestniczyć w takich wizytach, field visits to się nazywa, weryfikujących to, jak sprawiedliwy handel oddziałuje na konkretną społeczność. Więc ja mogę powiedzieć na bazie swoich doświadczeń, że byłem na przykład w Rwandzie w spółdzielni Asofte, która produkuje herbatę, zrzesza 4,5 tysiąca rolników. Obok jest przetwórnia herbaty, która cała skupuje liście od nich i przetwarza je i ma certyfikat Fairtrade. Ja jechałem tam jako wysłannik niemieckiej organizacji FUMP, która istnieje 40 lat na rynku, z którą blisko współpracujemy. I po to, żeby zobaczyć, jak wygląda praktyka i przełożenie tego sprawiedliwego handlu na rzeczywistość tych ludzi. Udostępniono mi całą dokumentację. Mogłem obejrzeć z 5 lat dokumenty, ile zafakturowali prewiterty, jaka część produkcji została sprzedana w ramach sprawiedliwego handlu i pokazać mi listy spółdzielni. To dostałem z fabryki, natomiast do spółdzielni poszedłem i zapytałem, na co wydaliście premię ze sprawiedliwego handlu, prawda? Ja mogę tutaj pokazać, bo nawet mam gdzieś takie zdjęcia herbata z Afryki. Więc pokazali mi, że wydali, że rocznie uzyskali na przykład 120 tysięcy dolarów tej premii, że część przeznaczyli na budowę takiego centrum, gdzie laminują dokumenty, gdzie wstawili 2 komputery, gdzie mają kopiarkę, czyli stworzyli kilka miejsc pracy i taki serwis dla lokalnej społeczności, że kupili 300 krów dla swoich rolników, mają 4,5 tysiąca, więc co roku kupują 300, że kupili 1000 rowerów, że wreszcie przeznaczyli część pieniędzy na trening ludzi, jak irygować pola i część przeznaczyli na szkółkę roślin. Za część w poprzednim roku zbudowali przedszkole. No i tego typu dokumenty widziałem i wiem, że tak przebiega audyt. Więc jeżeli przyjeżdża audytor z organizacji certyfikującej, to ten audyt jest jeszcze głębszy, dlatego że on ma konkretną procedurę. My mamy tę procedurę uproszczoną w sytuacji, kiedy ktoś jest już certyfikowany. Ale dostęp do tych dokumentów mamy i to widzimy. Miałem okazję też oglądać dokumentację i odwiedzać spółdzielnię produkującą kawę w Rwandzie. I również te same dokumenty oglądałem proces decyzyjny. Udostępniono mi dokumenty, pokazano, kto podejmuje decyzję o podziale tej premii. Wracając do tego Kupa Koko z Gany, to jest spółdzielnia, która liczy 60 tysięcy ludzi. Ona była przekształcona z wielkiego konglomeratu państwowego, spółdzielni funkcjonującą na zasadach rynkowych, zrzeszającą drobnych rolników. Rzeczywiście na początku,
kiedy podjęła współpracę, kiedy uzyskała certyfikat sprawiedliwego handlu i zaczęła sprzedawać kakao z tym certyfikatem, okazało się, że procesy decyzyjne o podziale tej premii nie są przejrzyste. I to był znany światowy przypadek, dlatego że no, duża struktura. Otóż okazało się, że środki z premii były wydawane na to, żeby stawiać szkoły, przedszkola czy tam ośrodek zdrowia, ale w wioskach, z których pochodzili decydenci. To spotkało się z dużą krytyką organizacji sprawiedliwego handlu. To spotkało się również z zagrożeniem wycofania certyfikatu, jeżeli te działania nie będą zmienione. I to jest znany przypadek na cały świat. Natomiast to, że to nie funkcjonuje tak, jak wyobrażał sobie pan Adleszczyński, że jak przyjedzie, to wprowadzą go do Izby Sprawiedliwego Handlu i pokażą mu, jaki jest wpływ sprawiedliwego handlu na rolników, to nie ma wątpliwości, że tak właśnie nie było. Czy wyjaśniłem sprawę? Bardzo proszę. Dzień dobry, Marek Kołczyk. Nazywam się Uniwersytet Warszawski. Jestem tutaj dlatego, że na Wydziale Prawa jest zespół osób, którzy zajmujemy się badaniem spółdzielczości, dlatego tutaj nie da się ukarmiły te terminy spółdzielczości i kooperacja. Chciałbym nawiązać, że Polska też ma wspaniałe tradycje, XIX-XX wiek, to przynajmniej filozof Edward Abramowski, Żeromski, Stefan, tak? Bolesław Prus pisał, to że właśnie mi tutaj brakuje tego elementu spółdzielczości. Tutaj pani pytała o ten marketing. Jak, gdzie tutaj jest ta spółdzielczość? Bo ja rozumiem, że jest jakaś grupa ludzi, o której pan powiedział, w Ukrainie czy w innym państwie, ale jest gdzieś ten pośrednik, który kupuje od tych ludzi. Bo o co chodzi ze spółdzielczością? No o to, że ludzie wytwarzają i sami decydują, za ile sprzedają, tak? A tutaj przez system certyfikatów, to ja rozumiem, że to jest jakiś warunek, gdzie ktoś nawiązuje z nimi współpracę i na tym zarabia. Otóż nie, od razu przepraszam, że wejdę w słowo i sprostuję. System certyfikatów jest tylko i wyłącznie jakby środkiem, który pozwala pokazać, że ten wytwórca stosuje się do standardów i że nie ma pracy niewolniczej, nie ma pracy dzieci. Mówiliśmy tu o standardach. To jest potwierdzenie. To mu daje możliwość sprzedaży jego produktu na dalej w łańcuchu dostaw, tak żeby finalny ten nabywca, ten, który przetworzył produkt i stworzył z niego produkt rynkowy, mógł użyć na swoim opakowaniu etykiety właśnie z danego systemu certyfikacji. Czyli to nie jest tak, że od niego wszyscy muszą, ja wspominałem o tym, że nie wszyscy od niego kupią na tych zasadach. Przyjdzie ktoś i powie, ja mnie nie interesuje sprawiedliwy handel, ja nie potrzebuję mieć tej etykiety na finalnym produkcie, sprzedaj mi taniej ten kawę, czy herbatę, czy cokolwiek, prawda? To tak działa. Nie, to okej. Organizacje sprawiedliwego handlu tylko i firmy, te, które, których misją jest sprawiedliwy handel, zajmują się tym, o czym pan, że tak powiem, myśli, tak mi się wydaje. Czyli pilotują cały łańcuch dostaw. Natomiast drugi nurt to jest nurt, w którym produkty sprawiedliwego handlu trafiają do mainstreamu. O tym pierwszym nurcie będzie tutaj jeszcze mówił Wikas. Jasne, to krótkie jeszcze pytanie, ale jeżeli 15 do 20% jest tylko z certyfikatem sprawiedliwego handlu, to ja rozumiem, że ten niesprawiedliwy handel proponuje lepsze ceny, skoro on nie chce. Nie, on nie ma wyboru, nie ma popytu większego na taki produkt. To co wspominałem, duże firmy, te, o których będziemy tutaj jeszcze mówić w przypadku tego raportu o nieprawidłowościach łańcuchu dostaw. To jest właśnie to, że one ignorują ten fakt, że ten producent ma certyfikat i one mówią, my mamy taką siłę ekonomiczną, że my chcemy kupić, my kupimy od ciebie 1000 ton czy ileś, ale nas interesuje tylko cena. I ten człowiek, który nie ma do wyboru, że stoi drugi i mówi, ja kupię te 1000 ton na zasadach sprawiedliwego handlu, tylko albo sprzeda, albo zniszczy, no to sprzedaje, prawda? Dziękuję. Tak. Pani wspomniała tutaj marketing. Ten termin jakby w środowisku organizacji pozarządowych słabo się kojarzy. Ja to mogę rozumieć. Natomiast proszę zrozumieć, że my nie zabiegamy tutaj o marketing jakiegoś konkretnego systemu, tylko my mówimy o rozwiązaniu systemowym, o formule pomocy rozwojowej, która jest realizowana przez każdego z nas. To my swoim wyborem konsumenckim popieramy tych ludzi, dajemy im szansę. Jeżeli będzie rósł popyt na produkty, tym więcej ludzi będzie z tego korzystać. Tak to widzimy i w tym sensie to jest marketing. Tak. To znaczy, jeśli mogę coś jeszcze zadać, bo wspomnieliście o
Pytanie co? Ja myślę tak. Tu wchodzimy jakby na pewien drugi diody. Ja bym się tak nie bał tego, bo ja zaraz Pani pokażę, co my pokazujemy dzieciom. Jak batonik czy kawa, tylko po prostu te wszystkie rzeczy są wyprodukowane. Trzeba się orientować, w jaki sposób one są wyprodukowane, tylko się ułatwia w ten sposób wybór. I tak bardzo trudno jest uniknąć tego naprawdę indoktrynowania przez Coca-Colę i przez wszystko inne, więc lepiej, żeby to był batonik fair trade, niż na przykład KitKat, który jest w oleju palmowego wyprodukowany, którego się wycina lasy tropikalne. Więc po prostu idąc i chcąc sobie kupić batonik, musimy kupić jakiś batonik i lepiej wiedzieć coś o tych batonikach, o tej kawie i o tej herbacie. To tylko po prostu czytanie etykietek. Czy ja chciałam Pani skomentować, żeby się nie obawiać, czy to jest jakaś reklama? A nie, to nie ma obawy, tylko próba pojęcia o mechanizmach. Jeżeli to współdzielczość i kooperacja, to trzymają się pojęć. Tak, ja to oczywiście rozumiem. To jakby dla pojęcia. Tak, podkazuję budowy potencjału, bo my rozumiemy dostarczanie narzędzi tym ludziom i budowę ich świadomości. O tym powiem trochę więcej Wikas. Ja natomiast myślę, że takim dobrym przejściem do realiów indyjskich będzie filmik, który teraz zobaczymy. Anna, czy myślisz, że czy wszyscy mówią tutaj po angielsku, żeby słuchać po angielsku, to czy jest potrzebne tłumaczenie? Ja myślę, że będzie potrzebne. Ania, chodź tutaj. Bez potrzeby tłumaczenia, ale to nie mówię po angielsku. No, to jest
Okay, you can. So, namaste friends. I'm Vikas, representing India. I have a question. Do you speak English? Or do you understand? So it's better. I'll be really quick, but I can see that it was like a short time I have to explain about how Faithrade really works in India. But before that, I would like to show you a video which actually show you how the mainstream business is working and why it is really a need of a Faithrade in the whole world. So this video will tell you about how, you know, why it's very neat for the consumers, because trade is omnipresent, it's everywhere. We all are involved in trade as consumers, as sellers, as everywhere is trade, you know, but it's more profit making. And how this profit making approach is happening without any support, without any better opportunities for the people, which give you about how a lot of children are really exploited, just the name of profit. If you have any questions, maybe we can talk during the presentation as well. $15, yes, a month he is getting.
The monks. Yes. Why it says so? Because in the villages there is so much of poverty and there is no opportunity for the people to make money. So what happened that as many children they have, so they believe that that much of money they can earn for their family. So when the child reaches the age of 8 or 9, they send this one of the relatives or somebody from the village to just those two cities in Delhi so that they can get some financial income. So he has 6 brothers and sisters. And he came with his father there. And with some relatives. Christmas hangings. So we let you know about it's not actually being used in India. So they are getting a huge orders from somewhere around the world. You know, the people are not conscious. They just purchase because of the cheap things. But they don't know from where these cheap things are coming. Because the shopkeeper, when you ask, they will never tell you from where the products are coming. And when the adults are also there, sometimes the children are also facing the sexual abuse. There's another workshop. It's almost a temperature of 46 to 48 degrees. So you can see the children are making Christmas hangings. Why they introduce children? As they have to pay less to them, as well as the children are working long hours, 14 hours, and they are also very fast in making products because they have very nice hands. They're very nice size, so they can do things very manually and very fast. Themselves.
about relationships, about respect, about dignity. So that's all makes the poverty, the poverty in the poverty. But yes, the educated income is also one of the part which constitute poverty. And we always believe that we should make it into action. So that's India. It's more like a continent. How many of you have visited India? Great, great. So you can see wherever the star is, star is actually there on the northern part of India. We are active in Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Delhi, Delhi, NCR regions, Jammu and Kashmir, and Andhra Pradesh. We procured some of the mother of pearl beads from Andhra Pradesh to make the supply chain clear. And most of the children, they are coming from Bihar. You see on the left side, Bihar and West Bengal. So these are the areas where a lot of children are trafficked in cities in search of livelihood. That's a problem of child labor. You can see it's a very much domestic kind of a market. Lot of bangles you will see, if you have seen in India, many of the women, Indian women, they wear these bangles, you know. And I think almost all women, they wear the bangles. And children are very much involved in bangle joining as well as in bangle decoration. So it's a very kind of a home-based work, craft industry. So whenever children they see their parents, they also start doing it because they don't have any recreational kind of activities. So they find it this work as recreation, as well as they could earn some money out of it. As for the government data, they say that it's 4.98 tribe laborers in India. But the NGOs face that it's more than 50 million children who are somehow with reasons dropped out from the education and involved in some kind of activities. Or they are on the streets or they are abandoned children. That's unfair working conditions you can see. If you have seen the video, that's how the mainstream works. There is no concept of health and safety, there is no concept of rights, there is no concept of dialogue between the artisans or anybody. So that's what we believe. We believe every child has the right to go to school, the right to go to school and get and learn something and become the change agent as well as can live their life in a better way. That's what Patriot talks about. So intervention by Tara, we have 8 different learning centers in different parts of northern India, and then around 1100 children we are providing education free of cost. Education sponsorship also is specifically for those children who are more prone to child labor, specifically girls. Because in India, if you have heard about the dowry system, when the marriage happens, the girl has to move out to the boy's family. So the girl's family always believes that, okay, why we should spend in her education, because she has to go to the other family and she will spend her life there. So a lot of dropped out ratio amongst the girls is very much active in India. So it's very important through education sponsorship we try to take girl child so that she can continue her education. And a lot of skill development also for young girls and for young women as well as men we are doing for teaching and tailoring. So after marriage, they don't have to depend on their husbands. Maybe they can start some small activity and make some money for their family. Because we have seen when a woman earns money in their family, she gets a high respect. So that's education sponsorship is really a motivation for the children. Like these school bags are really help them as in stationaries, lunchbox and water bottles. It's really support these children to come regularly to the schools. So some facts about traditional in India. I don't know if you have heard about patriarchal society which made women a secondary status in the family. So it's very much from the very culture that the women feel that the men are the men, their husband are the god. They consider us like that. So it makes them the secondary status from the very beginning. Dowry system, it's the system where when a woman marries to a boy's family, the girl's family has to give some cash, money or some kind, or sometimes in their land also, as a gift to the boy's family. It's very much deeply rooted in our society. It actually brought a lot of problems. So like crime against women, it's also brought, as well as child marriage. Son preference makes a high rates amongst female fratricide and female infanticide in many states of India. And India ranks 114. In 2 years, we split 12 more steps down in the World Economic Forum Gender Gap Report. So again, it also contributes to illiteracy amongst and dropout ratio amongst education. Only 54% of Indian women are literate as compared to 76% of men.
It switch and means increased because there are a lot of campaigns for the civil societies. A lot of people are really contributing very, very, very hard for the girls' education. That's why it's really forcefully increasing. But still, it's a long way to go. As per the government data, you can see just because of female infanticide, we have now 1,000 males, we have only 922 females. So when 78 males will not find any women for them, there will be some kind of a criminal activity will start. That is also contributing. So you can see that each problem is contributing to each other. Domestic violence, alcoholism, like patriarchal terms, and whenever the man is drinking or something, they feel it's okay, I can pull out my own frustration on a woman. Because she is physically weak, so she can't do anything. She will not go anywhere because she believes that her husband is or the man is something above her. And human trafficking against a woman for domestic violence, domestic labor, prostitution, slavery, and organ trade. That is also very much active. So in fair trade, we always believe that how we can touch each problem. So fair trade is not all about that we are providing the adequate income to a particular family or particular artisan. It's about everything. So once your stomach is empty, you never think about education. Have you? Have you ever felt when your stomach is empty, you think about going for a party or going for an education school or going to you think about health or something? Never. Probably not experience this. Oh yes. But in India, that's what actually is the main thing. So once your stomach is empty, you will also think negatively. You will snatch food. You will do some negative activity. It's very important to engage people, to make themselves dependent so that they can earn money and they can earn their own food. So it's about not to give fish, but to train them how to fish. So that's what we actually believe in. And a lot of opportunities are provided also to the women. Because we have seen, when the women are exposed to outer world, to knowledge, as well as when she comes out from the house, she explores her views. And then it leads to empowerment. So once she comes to a group, she actually shares her problem and finds the solution collectively. So that is what we are trying to do, and more than 615 artisans directly we are reaching through our holistic approach. That's a better working condition, we believe, that they should have adequate ventilation, they should believe in this thing, and then they are also contributing that in their development process. So the skill development is also happening, a lot of stitching and tailoring center. It's a good platform for the women when they come out from the house and they meet at a particular place for 2 hours, 3 hours, where they can really share. So whenever we organize big program on International Women's Day, or we use these opportunities where the women can come to the office and really dance. It's very difficult that for them to even fly in the house. They're really scared and they really always not do any other activities because they don't feel independent enough. So they try to make it to be the part of the society. So a lot of capacity building trainings are also happening. Like related to handicraft, into jewelry, and jewelry is one of the main craft we have. So we invite international and national designers so that they can provide some training to the women as well as to the artisans so that they can match up the international standards. So these training is really contributing them positively because they could really upgrade their skills as well as their knowledge. So a lot of computer trainings are also provided to the women to develop the future employability skills. As well as trainings on other craft lines like how to use newspaper to make some crafts. So a lot of beads, a lot of newspaper bags and other stuff are being created through recycled, through waste stuff like polythene and computer, motherboards, keyboards. So a lot of electronic waste is also being used to make crafts. So that's microfinance. It's one of the activities because as you all know that it's a really economic slowdown in the whole part of the world. And the handicraft work is also going down. So we cannot provide this handicraft work to everybody. So through microfinance, as these people cannot get the loan from the banks, and there are a lot of money lenders are active who give loans while seeing the emergency at the rate of 10% or 15% per month. So we are trying to create a kind of a balance, providing them financial support so that they can start some small activities like vegetable selling, or confectionery stall, fruit selling, clothes selling, egg selling, and other small revenue generation where they can
become self-dependent and contribute financially to the family, so that they can get good respect in their family. So that's kind of small shops they started, and they are fully slowly increasing again. So today it's a whole journey. So a lot of artisans whom we are working with, they are more than 15 years we have affiliation. We believe in long-term affiliation. So like this woman, she's sharing right now her model business model with management students in one of the big institutes. So that's a really empowerment, because there was a time when she could not speak a word. And she was deserted by her husband, 3 children on her shoulder. But slowly, slowly, when she came into the fitness fraternity, she developed the competence, and she's giving also around 30 women the work through handicraft project. And these are the opportunities available to the women where they can share as the testimonies. So there's a new woman who are being affiliated with FairTrade, with our projects. They also get inspired to change their lives. And these are craft reviews, jewelry, zardozis, embroidery, soapstone craft, puddle crafts, glass craft, etc. So these are the jewelry. So we have our own bead makers, because there is a question from the consumer that what about the raw material? So what we do, we try to also produce our own raw material, as well as build the capacities of the artisans so that they can make different kind of material which is more fancy and should match up the international standards. So you can see most of the beads are being used. But whatsoever beads which cannot be made by ourselves, we have to depend on the market, and we purchase from the right sources. These are the soapstone and metal crafts. Recycle on the right side, you can see this is a computer motherboard. Some kind of recycling products we have made to, and it's really a hot selling item in the world market. So that's to whom you serve these products? I think in Europe, as well as in US market, Australia, as well as in Canada. So Who is 10,000 villages, and you shared about them, as well as trade craft and Serve International, and yes, in US. So there are a lot of I think also Amazon Dumont is also purchasing from us the keyboard in Belgium, in Intermon Oxfam in Spain. So that's very important to really develop the our national market as well. So a lot of big campaigns we participate and we speak. And we talk about that the FairTrade is the only future, and we have to really follow. So many of the consumers, young students in the universities, we talk about this, because whenever you go to purchase any products in the market, you should ask from where it is coming. These are called that is sales we organize, where we have to change the misconception of the people that FairTrade is about charity. No. We have to make the consumer that they should like the product. They should like the quality. Like the way you do in Nike brand, Mark & Spencer, or other stuff. It's not like that we are one charity. We want that you should really like the product. And then you also understand about FairTrade, because while purchasing the product, you are also contributing something positive. These are a lot of environment campaigns we organize. We have an artisan where we invite school students, where they can do the tree plantation, where water harvesting, how they can responsibly use the water, because water is a big problem in India. And our recently government in the state government who won the elections just because of water in the city. So it's really a big problem amongst the people. So it's very important to really become conscious how to really save water, as well as recycle, reuse we can do. So health awareness, we also do health awareness. We invite doctors to provide health care. So all the artisans who are working with, they have the medical insurance, because in India we don't have any social security, you know. So we have to really contribute as much as small things we can do and get the outcome, more outcome out of it. So a lot of innovative programs we run through like this, Tara Mutual Health Organization. You can read the benefits out of it. So it's a very self-governing project where the community people are the they are self-governing this project, where they contribute financially some money, like 200 rupees, around $3 a person per year, and they form a bank account. It works like an insurance, but in insurance you pay money to the insurance company. If you don't fall sick the whole year, your money is gone. But here the money is kept in the bank account, where the signatories are the community people. But the Tara is really facilitating this facilitating organization. And with these, they can take a center, you have a doctor,
though it's very expensive right now for us, but it's very helpful. In August, we have dengue fever, around 400 cases, and 398 cases we could cure in this daycare center. Otherwise, they could end up paying a huge amount in the hospital. And two people only we could refer in the hospital. So that's actually really working when you are working on an innovative, kind of a self-sustainable project. How many people can you receive in such a hospital? We have around 2,000 members now. So 3 years ago when we started, we had 600 members. But it's very difficult to make people contribute, you know, to be the self-governing. They always have a tendency that, okay, they're NGO, they have to support us. But it really takes time for us to involve people into it. And sometimes there are three beds, so doctor also has to give his waiting room for the patients. But we only provide daycare. So when you just go with the, there's also preventive health actions are also happening with the community by telling them whenever you feel any symptoms of any problem like malaria, dengue fever or chickenpox or anything you feel, you should directly come to the to the healthcare center. Then we can cure a bit early. So we also have a negotiation with the hospital. If there's some major cases happen, they agree to us, like we have 200 patients, 2,000 patients. So they are agreed to us to give us good discounts. From 30% to 40% the discount they give us. As well as the labs, around 50%. So it's a kind of a whole, you know, big project which is self-sustainable in nature. And where do you get your drugs? You mentioned generic drugs. Yes. But who's the supplier? Are they Indian made? Indian. I think we have a very big market in India, in Delhi. From the generic drugs we procure, but we also take the ethical drugs. Mm-hmm. Because in India, when a Brentaxi is coming or a big organization, multinational companies are coming for selling their medicines, they have to give their salt to the Indian generic medicine. So like Mankind or any other, they just make cheap medicines, which are also the same, they give the impact same as the vaccine. So some percentage is also going there. So many of the people are also using this. So promotion of generic medicine is also one of the main subject of this vigilant organization. So advocacy and campaigns, like we invite children, we also invite some government people. It's a very interior village, there is a lot of whole villages involved in child labor. And they never been to this village. So it was a shocking thing for them to know that in their constituency, this thing is also happening, still existing. So ecotourism, eco-responsible tourism is one of the projects to make our tour sustainable. That we get exposure to the international as well as national guests to, when they come to India, they can see Taj Mahal. But we also bring something else for them also. So there is a tariff plan where they can choose. If they want to see Taj Mahal, we can also combine the trip for the health center, faith rate, as well as the villages trip. Because Mahatma Gandhi also said if you want to see real India, you have to go to the villages. So it's really going well right now. So though we have just started this project and we're going to increase in a couple of months about this project on our website. So that's one of the artisan's story. Imagine you are sitting in a house and for 35 years without just looking from the window, and you only come out when your husband is taking you or some relative taking you, but in a full black burqa. So that's the story of her. Within her family, the women are not allowed to come out from the house. But today, after coming to the fatal fraternity, she's meeting people, she's talking with them, she's solving her problems, and she's considered as elder sister in her community. And she feels so proud of herself. That's her community where she lives. The water is a big struggle. An hygienic problem is a big problem. A lot of health campaigns and other campaigns we are doing in this community. That's her group. So if you see the jewelry of Fair Trade, it may be coming from here. So many of the consumers, they also come. When they come to India, they also get the opportunity to meet their artisans. The products which they make, they also go and meet them. So that's a transparency we are trying to create. It also brings gender equality in many ways. So children are also getting the education free of cost, and they have the teaching and training. So combined holistic approach we are trying to create through Fair Trade. Thank you. Są jakieś pytania? Panie Wójcie.
thanks, Igles. Proszę bardzo. Sorry for asking so many questions. No problem. So, because I know similar situation with women and children, but from part of Africa. So the question is, because there was a problem with men, because the reaction from taking the privileges was kind of strong. So my question is, how males around there, men, react to what you're doing, and if they're trying to join you, or they're trying to put some force against you, what's the reaction? Yes. So, actually, social change is always slow in nature. It takes a while to make the people convinced about it. So it's really a shift, you know. There was a time when men were not allowing their women to come out from the house. We have to really fight very hard towards that, because the society was also contributing that they were not accepting the women who can work and make some money. As a little family, the parents of the boy, the husband, and then the husband itself is really not allowing the girl, the woman to come out from the house. But slowly we just built some testimonies who have really created a positive in the particular group. And then it's not like that we're going to discriminate men. We have to take them with us. So many of the campaign, many of the meetings, we also invite these men and we talk with them. Like, there are many men, they say, oh, there's no man day. Come on, it's only Women's Day or it's only Children's Day. Why there's no man day? There are some times when they say that, these kind of things. But once a woman who's an addition, you know, and the man is not doing anything. So through this addition, he could get a microfinance loan so that he can make some small business and make some money. So, and once the man is working and when the woman is not working, and then she comes to as an artisan or as a microcredit beneficiary, and when she really contributing financially to the family, they also accept that. And when they see the environment is good, environment is safe, where the woman can work and they're contributing positively to this family, they accept it, as well as the society. So many of the groups we have, they are within the community where the women are living. So it just takes a while to come to the workshop and they can freely come and see how the things are happening. So many women are also the leaders of their group. So like in our organization, we have a woman leader. So it really makes a big difference. As well as the groups, like you can see the Ruksana and Mosmin, the woman who is speaking, they are leading the group. So men really accept, slowly accepting what the fact is, and that it's really important to run together, you know. But you also have to be very attentive on certain things. So sometimes there's an alcohol problem, but it takes time to make them understand about this fact, that society is really changing and we have to also change for a positive and a betterment. So do you have any tool to observe how it changes, or you just observe? You know, we have seen this thing after our study that no family wants to send their children to labor activities, or no family just want to keep their women in their house. If you're financially contributing and supporting the family, and through them you are exposed to other knowledge, you know. So from a time they really share or they contribute positively to your work. So like as I said, it's a holistic approach. It's not about that I'm just giving work, or we are just giving work to a particular family. It's also about that we are working on the education and we work on the health. Because many of the people who earn money, they spend their earnings towards education, towards health. Because we have seen, if a particular family is earning around 5,000 rupees, they end up in monthly, their expenditure of health is around 2,000 rupees or 1,000 rupees. So there are lots of funding is going there, but once they see this projects what are happening positively, they save money in their pocket, you know. So that these kind of positive projects really brought a change amongst the people. As I told you, that in starting, when they started this health project, this microfinance project, it was a big challenge for us to convince people, because we built a kind of a relationship to make them understand that this is how it will after 1 year if you contribute positively to it. And they have seen the difference. They have seen how much money they could save. They see the preventive health actions, they really help them to get fall sick.
You know? So these other things, it's not agree as a tool, but it's a tool process, you know. It takes a while to change the mindset of the people, but they, it's also important that you also have to be attentive to respond to their problems, their needs on a regular basis. Moja propozycja jest taka, żebyście Państwo skosztowali teraz do Rynku Sprawiedliwego Handlu. Tam jest cały zestaw, zrobiliśmy 10 minut przerwy i później jeszcze 15 minut porozmawiamy na temat tego raportu. Czy to od Państwa odpowiada? To zapraszamy na kawę i herbatę. Z wybrzeża kości słoniowej to jest 4 długości, prawda? To jest 250% do granicy absolutnego ubóstwa, a do granicy ubóstwa określonej na poziomie 2 dolarów dziennie, no to jest 400%. Ta odległość jest bardzo duża, no i koncentracja władzy w łańcuchu dostaw jest uznawana za strukturalny problem, który ogranicza ich możliwości, który powoduje, że ta wartość dodana, którą tworzą ci ludzie, jest bardzo ograniczona przez strukturę łańcucha dostaw, który kontrolują głównie importerzy, kilku dużych importerów, kontrolują producenci konkretnych marek, kontrolują wreszcie sprzedawcy i detaliści, którzy czerpią największe korzyści w łańcuchach dostaw produktów rolnych. Proszę zauważyć, że 5 największych detalistów posiada 50% udziału w rynku europejskim. To jest straszliwa koncentracja siły ekonomicznej, prawda? I jeżeli patrzeć na globalny rynek produktów spożywczych, 10 największych marek realizuje 15% światowej sprzedaży detalicznej. To jest olbrzymia siła, która wpływa na producentów konkretnych marek, która wpływa również na tych importerów, którzy kupują od tych produkty pochodzące od tych rolników. Ten dostawca początkowy jest gdzieś na końcu, a te kilka podmiotów dyktuje warunki praktycznie całemu rynkowi. Raport pokazuje, jakie są schematy tej koncentracji władzy. Jak Państwo możecie zobaczyć, na stronie 5 raportu są pokazane schematy i na podstawie na przykładów z poszczególnych rynków pokazuje i ilustrowane jest, jaka jest siła tych głównych podmiotów. Proszę zauważyć, że jeżeli na rynku bananów, mowa tu jest o modelu integracji pionowej, jest 500 tysięcy obrodnych rolników i pracowników najemnych, to już importerami jest tylko 65% rynku trzyma 5 importerów. 5 największych dojrzewali, firmy, które posiadają dojrzewali, trzyma 88% udziału w rynku. Czyli ten, który jest wytwórcą, on nie ma nic, kompletnie nic do powiedzenia. No i wreszcie detaliści, którzy mają olbrzymią siłę i koncentrują około 40% marży, czyli około 40% końcowej ceny zatrzymują u siebie. W tym modelu ci, którzy wytwarzają, którzy utrzymują się z pracy, nie mają nic do powiedzenia. Inne mechanizmy monopolizacji zilustrowane są na przykładzie rynku trzciny cukrowej. Ja nie będę starał się już omawiać szczegółowo, ale też wszędzie to widać, bo Państwo możecie zerknąć do tego raportu w wersji papierowej, jest dostępny na naszej stronie internetowej. Można zapoznać się z faktami podstawowymi, że 6 największych firm cukrowniczych posiada 60% udziału w rynku. To oni decydują o tym, jakie są ceny zakupu. Oni narzucają te ceny wszystkim, którzy są na początku łańcucha dostaw. Wreszcie rynek kawy. Proszę zobaczyć, 3 liderów, międzynarodowych liderów posiada 50% udziału w rynku, jeżeli chodzi o skup surowca. Te czynniki decydują o tym, że o cenie, to nie decyduje cena, którą zapłaci się na polu rolnikowi i ci, którzy mają obawy, że sprawiedliwy handel podwyższa cenę, proszę zobaczyć, gdzie ta cena, kto kształtuje te ceny. To nie kształtują drobni wytwórcy, to nie kształtują tych cen premie ze sprawiedliwego handlu, tylko ci, którzy mają władzę w łańcuchu dostaw. Kolejny rynek i kolejny przykład, w jaki sposób kształtują się stosunki władzy, to jest właśnie rynek kakao, o którym żeśmy tutaj mówili.
dwóch liderów trzyma 35% produkcji pulpy kakaowej, czyli półproduktu, z którego tworzy się, z którego produkuje się masło kakaowe, z którego produkuje się czekoladę. Kolejne przetwórcy czekolady, trzech liderów, 70% udziału w rynku. My martwimy się o tych rolników. Przed chwilą widzieliśmy, jaka jest odległość pomiędzy ich przychodem dziennym a minimum socjalnym, czy też granicy ubóstwa, ale z tej perspektywy widać wyraźnie, że nikt o nich nie dba. I tylko my, budując z jednej strony popyt, a z drugiej strony krytykę dla tego typu rozwiązań, my jako społeczeństwo obywatelskie możemy próbować na to wpłynąć. Raport wreszcie pokazuje, jak wyglądają nieuczciwe praktyki. Te praktyki na poziomie detalistów, czy nieuczciwe praktyki w krajach producenckich. Na poziomie supermarketów to jest oczywiście olbrzymia presja na obniżanie cen. Nikt nie zastanawia się nad tym dostawcą, nikt nie patrzy na cały łańcuch dostaw, nikt nie patrzy na wcześniejsze odbywa, tylko na zyski tych kilku dużych firm, które trzymają praktycznie cały rynek. One są zorientowane na zysk, one są zorientowane na to, żeby akcjonariuszom dostarczać pieniędzy, akcjonariuszom zarządu. I tutaj występuje bardzo wiele patologii zadłużających konkurencję, faworyzują własne marki kosztem innych. To też jest powszechna praktyka. Często się z tym spotykamy. A z drugiej strony atmosfera strachu u dostawców, która wynika z tego, że jeżeli przy tak znacznym stopniu ich uzależnienia od dużych sieci handlowych, jeżeli produkt zostanie wycofany z rynku, oni po prostu przestają istnieć. W krajach producenckich z kolei ta dominacja zmierza do ustanowienia niskich cen. I tu znowu jest kwestia promocji idei sprawiedliwego handlu i wielkiej presji wywieranej na te koncerny. Nie tylko presji, która skutkuje popytem rynkowym, ale również presji, która skutkuje tym, że oni przestawiają się na produkty sprawiedliwego handlu, czy też podejmują takie zobowiązania. We wspomnianym przeze mnie raporcie na temat ringu BKO, Kotła Barometr 2015, są przywołane przykłady obietnic dużych koncernów, które obiecują, że w przeciągu 5, 10, 15 lat przestawią się na produkty sprawiedliwego handlu. Tutaj z drugiej strony też dobrym narzędziem są zamówienia publiczne i wprowadzenie klauzul etycznych do zamówień publicznych, co skutkuje zwiększeniem, znaczącym zwiększeniem popytu i powoduje, że te praktyki nieuczciwe zostaną ograniczone w znaczącym stopniu. Proszę Państwa, raport też pokazuje publiczne i prywatne inicjatywy dotyczące siły przetargowej nabywców. Więc tutaj jest poszukiwanie możliwości wpływu przez działania rzecznicze na politykę konkurencji na poziomie Unii Europejskiej, zwracanie uwagi na to również na poziomie Unii, na nieuczciwe praktyki handlowe, lobbowanie na rzecz stanowienia prawa, które te praktyki ogranicza. Do prywatnych inicjatyw dotyczących siły przetargowej nabywców i nieuczciwych praktyk oczywiście należy sprawiedliwy handel i w praktyce stosowanie się do zasad sprawiedliwego handlu w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia tych praktyk bezpośrednio na styku z tymi pierwotnymi dostawcami. Oczywiście buduje też świadomość konsumentów, którzy przyczyniają się do zmiany praktyk tych podmiotów, które dominują na rynku, choćby poprzez to, że prawo dotyczące zamówień publicznych, czy też prawo dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, klauzul etycznych w umowach zaczyna docierać, zaczyna się przebijać na poziomach krajowych czy na poziomie europejskim. Obecnie zresztą z pewną części z Państwa znane jest także, że dyrektywy w tym kierunku prawo jest na poziomie unijnym tworzone. Jak raport przedstawia też propozycje działań regulujących siłę przetargową nabywców i tutaj wymienionych jest 5 obszarów. Właśnie ten ostatni obszar, wprowadzanie zasad sprawiedliwego handlu w czyn, połączone ze stworzeniem bardziej rygorystycznych mechanizmów zwalczających nieuczciwe praktyki handlowe. Myślę, że to jest ten właściwy kierunek, który autorzy raportu
akcentują na jego zakończenie. My wreszcie streszczenie raportu, bo w zasadzie mówimy tutaj o tym dokumencie jako streszczenie raportu, zawiera przykłady świadectw, wypowiedzi różnych ludzi ze świata, którzy obserwują te łańcuchy dostaw, którzy uczestniczą w nich jako najczęściej jako pierwotni producenci lub działacze związkowi. Ja apeluję na bazie tego dokumentu do tego zdania wprowadzania zasad sprawiedliwego handlu w czyn. I wracam raz jeszcze do wspólnego świętowania Światowego Dnia Sprawiedliwego Handlu. Z tą wiedzą, oswojenie się przy tej okazji z tą wiedzą i wsparcie inicjatyw, które organizacje pozarządowe w Polsce i za granicą tworzą na rzecz zmiany tych praktyk. Zapraszamy jeszcze raz Państwa do współpracy, zapraszamy do współpracy organizacji, zapraszamy pojedyncze osoby, zapraszamy wreszcie naukowców. Tutaj dialog ze środowiskiem akademickim to jest bardzo ważną sprawą. Tak przy okazji tego dialogu to pod koniec miesiąca, między 28 a 30 maja odbywa się kolejne Fairtrade Symposium, które co dwa lata w środowisku akademickim jest organizowane. W tym roku ono będzie w Mediolanie. To taka dygresja i bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie. Jeżeli ktoś miałby jakieś pytania, ktoś chciałby otrzymać taki dokument w formie papierowej, można się do nas zgłosić przez stronę internetową i oczywiście przyślemy. Czy ktoś chciałby się coś jeszcze dowiedzieć? Proszę Państwa, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję Instytutowi Globalnej Odpowiedzialności za zorganizowanie spotkania i wsparcie. Cieszymy się, że ta współpraca się rozwija, że się udaje. Nasze stowarzyszenie też w innych inicjatywach IGO czy grupy za granicą uczestniczy. To nie jest pierwszy nasz kontakt i myślę, że te kontakty będą się rozwijać. Bardzo dziękuję.